pytanie przygotowane przez posłów Mieczysława Kasprzaka i Jana Łopatę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska w sprawie galopującej inflacji. Pytanie skierowane do prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak w pierwszej kolejności zadaje pytanie. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie ministrze, otóż jak doniósł Eurostat za kwiecień, mieliśmy w naszym kraju inflację przekraczającą 5%, to swoisty rekord. Węgrzy również są na tym samym poziomie. Co to oznacza dla naszej gospodarki, a przede wszystkim dla Polaków? Otóż ceny rok do roku wzrosły, jeżeli chodzi o usługi, bez mała o 7%, na żywność 1,3%, pieczywo 5,7%, mięso drobiowe 18,5%, energia elektryczna, to jest bardzo ważne i istotne, 9,5%, usługi lekarskie 6,1%, benzyna 34%, ale opłaty radiowo-telewizyjne o 17-18%, pomimo dotacji udzielonej z budżetu 2 miliardy złotych, miało nie być podwyżek, o 18% ceny wzrosły. No, to powoduje, że Polacy coraz mniej mogą kupić za swoją pensję, za swoje zarobki. To cała ta pomoc, o której słyszymy, dla rodzin najbiedniejszych traci sens, dlatego że państwo zabiera swoisty podatek inflacyjny, bo tak to trzeba nazwać, bo z roku na rok jest o 5% mniej w budżetach Polaków. Emeryci przede wszystkim, bo tutaj wielu emerytów, sytuacja emerytów pogorszyła się pomimo waloryzacji tych obietnic, tych deklaracji. Więc mam pytanie, co rząd zamierza w dalszym ciągu robić, bo tutaj takie obojętne podejście, bo takie są odczucia, że rządowi tak jakby zależało, żeby ta inflacja była jak najwyższa, bo wtedy ma większe korzyści budżetowe. Czy rząd coś w ogóle zamierza robić w tym zakresie? Wzrost cen energii elektrycznej, bo on się przede wszystkim przekłada na wszystkie usługi i ceny usług i towarów. Dziękuję. Czy rząd ma jakiś pomysł, żeby zatrzymać wzrost dziękuję cen bardzo energii elektrycznej, bo 10% to jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowie z upoważnienia prezesa Rady Ministrów podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, minister Piotr Patkowski. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, odpowiedź na to pytanie chciałbym rozpocząć od dwóch bardzo mocnych zastrzeżeń. Po pierwsze, polityka inflacyjna w bardzo dużej mierze podlega pod Narodowy Bank Polski, Radę Polityki Pieniężnej, więc przedstawiciele rządu, a w szczególności Ministerstwa Finansów, muszą być bardzo ostrożni w wypowiadaniu się na ten temat, żeby nie być posądzeni o naruszenie niezależności tych dwóch konstytucyjnych organów. I drugie zastrzeżenie, od którego chciałbym rozpocząć, i myślę, że wszyscy co do tego na tej izbie, na tej sali się zgadzamy. Niezależnie od wszelkiego rodzaju opinii czy wskaźników makroekonomicznych, odczyt inflacyjny za maj, wczoraj GUS go uaktualnił, wynosił 4,7%, jest wysoki. I co do tego wszyscy się zgadzamy. Natomiast makroekonomicznie ma to pewne swoje podstawy i też ma pewne ścieżki wyjścia z tego, o czym pozwolę sobie za chwilę powiedzieć. Natomiast chciałbym zapewnić, że mamy świadomość, że ten majowy odczyt budzi wśród Polaków pewne obawy i niepewność. Natomiast odpowiedź na pytanie chciałbym zacząć od tego, że cel inflacyjny przyjęty przy powszechnym konsensusie ekonomistów wynosi 2,5% z możliwymi odchyleniami zarówno w górę, jak i w dół 1 punkt procentowy. I ten cel inflacyjny co do zasady z tymi odchyleniami jest przestrzegany. W roku 2017 wynosił 2%, w roku 2018 1,6%, w 2019 2,3%, a zaś w 2020 3,4%. W związku z czym wszystkie podstawowe założenia polityki makroekonomicznej, w tym inflacyjne, były w tym elemencie przestrzegane. Natomiast jeśli chodzi o odczyt majowy, na niego składają się cztery czynniki. Pierwszy to podwyżki cen administracyjnych, na które mamy umiarkowany wpływ, bo są to ceny wodno-kanalizacyjne, ceny energii. Skąd ceny energii? To jest, myślę, debata na zupełnie inną kwestię. Natomiast mamy trochę odłożone skutki braku realizacji polityki klimatycznej przez ostatnie 10 lat.
Więc teraz trochę to nadganiamy. Natomiast ceny administracyjne mają to do siebie, że będą z biegiem kolejnych miesięcy wygasać. Druga kwestia, która wpływa na wysoki odczyt majowy, to są ceny ropy, czyli coś całkowicie niezależne od rządu. Na to się składa pik cen ropy, który osiągnął na światowych rynkach, to jest $72 za baryłkę. Pani poseł, 70, ale pani poseł, są cztery przyczyny i to jest jedna z nich. $72 plus słaba złoty w stosunku do dolara i to ma wpływ także na podbijanie ceny inflacji. Trzecia kwestia to odłożony popyt. Kryzys covidowy gospodarczy tym się różnił od większości kryzysów, że był kryzysem podażowym, a nie popytowym. W związku z czym podaż nie nadążała za popytem, a nie nadążała nie dlatego, że ta podaż jest zniszczona na skutek działań wojennych, ale dlatego, że była administracyjnie zamknięta. W tym momencie mamy odłożony popyt, który się skumulował w maju i przez jeszcze jakiś czas będzie się kumulował, natomiast on będzie wygasał. I czwarta, bardzo istotny czynnik, który ma wpływ na inflację, to tak zwane zakotwiczenie przewidywań inflacyjnych. Inflacja poza wszelkimi kwestiami czysto statystycznymi zależy także od pewnych oczekiwań behawioralnych. I jest trochę tak, że im wyższe zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, tym ta inflacja sama się napędza, choć sama statystyka ma z tym niewiele wspólnego. Dlatego ważne jest, pomijając publicystyczne oceny, że jeżeli już odnosimy się do samych makroekonomicznych wskazań, to powinniśmy być bardzo dokładni. I nie powinniśmy używać wobec obecnej inflacji czysto technicznego, ekonomicznego terminu, jakim jest galopująca inflacja. Bo według jednolitej doktryny ekonomicznej galopująca inflacja to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt procent i realny spadek dochodów z tytułu wynagrodzeń. I teraz co do tego, że nie mamy inflacji w wysokości kilkunastu i kilkudziesięciu procent, nie mam wątpliwości, no bo to wskazuje GUS. Natomiast co do wynagrodzeń i jeśli chodzi o pierwsze cztery miesiące tego roku. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw była o 6,8% wyższa niż w analogicznym okresie w roku 2020 i to jest oczywiście nominalny wzrost, natomiast realny, czyli już uwzględniający siłę nabywczą, wynosi też na plusie 3,6%. W samym sektorze przedsiębiorstw nominalny wzrost to jest 9,9%, a realny, czyli uwzględniający inflację, 5,3%. Czyli nie mamy do czynienia ze zjawiskiem spadku realnej siły wynagrodzeń. Ona rośnie. Oczywiście dynamika osłabła, ale ona ciągle jest wyraźnie dodatnia. Ponadto najbardziej doskwierający element inflacji, jakim jest dynamika cen żywności, jest niższa niż inflacja ogólna, bo wynosi 1,3%. I teraz odpowiadając na pytanie panów posłów, co jako rząd zamierzamy zrobić, bo my dwa rzeczywiście silne instrumenty, pomijając całe instrumentarium, jakie ma bank centralny. Pierwszy, może się to wydawać dziwne, ale to ten behawioralny. Musimy oceniać inflację takim, jaką ona rzeczywiście jest, a nie napędzać ją określeniami typu galopująca inflacja, bo to jest właśnie pewne ryzyko, że ta inflacja sama będzie narastała, bo takie są behawioralne oczekiwania. Inflacja niestety albo stety wymyka się czasami statystyce. W związku z czym jako rząd będziemy bardzo silnie kotwiczyli oczekiwania inflacyjne właśnie na poziomie dopuszczalnym przez NBP z tymi odchyleniami dotyczącymi jednego punkta procentowego. Drugi instrument, już nie behawioralny, tylko bardzo twardy, to jest bieżące monitorowanie, czy jako cała gospodarka nie osiągamy i nie przewyższamy luki produktowej, czyli nie dostosowujemy popytu do podaży. Na szczęście, i to też wskazaliśmy w wieloletnim programie finansowym, ciągle nasz popyt maksymalny nie spełnia wszystkich możliwości podażowych polskiej gospodarki. I to jest główny wskaźnik, który zapala w razie czego pomarańczową lampkę, że rzeczywiście ta inflacja wymyka się spod kontroli. Więc jako Ministerstwo Finansów, oceniając w trakcie rządowych programów
i prac legislacyjnych wszystkie programy powodujące dodatkowe wydatki, patrzymy, czy rzeczywiście ta luka produktowa nie przekroczy dostosowania podaży do popytu. I to jest główny cel, jaki Ministerstwo Finansów robimy od wielu lat i będziemy kontynuować, jeśli chodzi o ograniczanie inflacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pan poseł Jan Łopata z pytaniem uzupełniającym. Zapraszam, panie pośle. Bardzo dziękuję, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze, pytamy dzisiaj o inflację, o wzrost cen, a w zasadzie o drożyznę i czy ona jest galopująca, czy nie, to na pewno nie będzie to wina nas, opozycji, że to tak jest, bo jest po prostu to fakt. Wzrost cen jest bardzo wysoki, najwyższy od 20 lat. I niestety wzrasta, co sam pan przyznał. I mimo, że przyznał pan również i wzrost płac w gospodarce, to na przykład ta dziedzina, ta sfera emerytów, o której pytał pan kolega, no nie jest, wymyka się tutaj spod tej kontroli, spod pokazania dochodów. A niestety w tej powszechnej retoryce rządowej o propagandzie wręcz, o Nowym Ładzie, o Polskim Ładzie, o wzroście dochodów jakoby wielkim, ani słowa o tym negatywnym zjawisku. Ja chcę spytać, czy dopytać o budownictwo, które też tam jest wypisane, jaki to wzrost ma być budownictwa, czy nakładów na budownictwa. A na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że no nie pytam o stal, której ceny wzrosły ponad 130%, czy styropian, ale tak istotne materiały jak płyty OSB-36, instalacje grzewcze, dachy, rynny czy oświetlenie ponad 10%. Wzrost kosztów 1 m² wedle Głównego Urzędu Statystycznego podaje, to jest ponad 500 zł. Jakie działania w tej materii rząd ma zamiar podjąć? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi. Nie oskarżając opozycji. Minister Piotr Patkowski. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Panie ministrze, proszę bardzo. Panie pośle, nie oskarżam opozycji, wskazuję tylko na ten istotny czynnik behawioralny i on chcąc, nie chcąc zawsze przy inflacji występuje. Prawidłowe zakotwiczenie celów inflacyjnych jest najskuteczniejszym sposobem walki organów państwowych, także Sejmu, z ewentualnym wzrostem inflacji. I nie możemy mówić o galopującej inflacji, kiedy doktryna inaczej opisuje, a mamy zupełnie inne zjawisko w polskiej gospodarce. Zgodnie z doktrynami ekonomicznymi mamy inflację na pograniczu pełzającej i stopniowej, ale nie galopującą. Także tu naprawdę bym prosił, żebyśmy nie nazywali inflacji galopującej, jeśli jej nie ma, bo to nie jest inflacja galopująca i każdy ekonomista to potwierdzi. Natomiast mamy świadomość tego, że rzeczywiście ten majowy odczyt jest wysoki, tylko chciałbym wskazać na to, że mamy najprawdopodobniej ewentualnie jeszcze z odczytem czerwcowym inflacyjny pik tegoroczny. Znaczy inflacja od lipca wszystko na to wskazuje, jeśli oczywiście to zakotwiczenie nam się nie wymknie spod kontroli, będzie spadała. Także będziemy mieli inflację opadającą, panie pośle, i to jest kluczowa rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Natomiast co do budownictwa. Na to znowu wpływa się szereg kwestii międzynarodowych. Przerwanie łańcuchu dostaw, zaburzenie podaży na światowych rynkach z tytułów obostrzeń administracyjnych. Przecież one nie były tylko w Polsce, a właściwie na całym świecie. To siłą rzeczy musi się odbić na krótkotrwałym ograniczeniu mocy podażowych. Nie ma wyjścia. Dzieje się to w Polsce, dzieje się to na całym świecie. Jeśli spojrzymy na większość państw, to w większości państw ta inflacja jest wyższa niż była przez ostatnie 2-3 lata. Niemcy, które borykały się na granicy deflacji, teraz mają odczyt inflacyjny powyżej 2%. Z tych samych przyczyn co Polska. Jeśli porównamy punktowo, o ile inflacja podskoczyła w Polsce i w Niemczech, wyjdzie nam konstans i równowaga. W związku z czym w budownictwie to jest szereg tych przyczyn gospodarczych i to też będzie zanikało. Problem, który realnie może się pojawić, i jeszcze raz to powtórzę, będzie w momencie, w którym luka produktowa spowoduje, że będziemy mieli przerost podaży nad popytem. Wtedy rzeczywiście będzie sytuacja, w której ta inflacja będzie stała i permanentna. Natomiast w tym momencie tego nie ma. Wskazaliśmy i opisaliśmy to bardzo wyraźnie w aktualizacji programu konwergencji i sama Komisja Europejska na to wskazuje. W związku z czym myślę, że to jest podstawowy wskaźnik, który na ten moment musi i powinien nas uspokoić. Gwarantuję, że mamy to pod kontrolą, a gdy zacznie nam luka produktowa pokazywać pomarańczowe światło, gwarantuję, że minister finansów będzie pierwszy, który na rządzie wskaże na to uwagę. Dziękuję.